Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym poradniku do Adobe Premiere Pro. Dzisiaj, tak jak w tytule widać, jak rozjaśnić stopniowo film na koniec. Tak, mamy nasz klip filmowy. Wybieramy sobie moment, od którego chcemy rozjaśnić. Załóżmy od tego. Tniemy sobie go i teraz tak, dodajemy sobie nowy item, nowy przedmiocik, to będzie Color Mate. Ustawiamy sobie na taką szybkość latach, z jaką była plik źródłowy, mnie to było 60, i dajemy na biały kolor. Nazwy, kto jak chce. I teraz sru, dajemy nad to. I teraz trzeba zedytować tego kolor Mate'a. Tutaj mamy opacity, przezroczystość. Dajemy sobie o, zmniejszamy na 0. Teraz przesuwamy to na sam koniec. Dajemy na setkę. I powstaje taki efekt rozjaśnienia w białe. Jeżeli chcemy, żeby troszeczkę wcześniej ten efekt się pojawiał, no to po prostu przesuwamy sobie o to cudo. I cyk. I to by było na tyle w tym poradniku, także krótkie odzwięźli na temat. Jest analogicznie, tak jak w poradniku do przyciemniania, tylko tutaj trzeba dodać tego Color Mate'a. Dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że film pomógł, życzę udanego dnia i do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!